Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, jesteśmy na budowie autostradowej obwodnicy Wrocławia, a konkretniej na moście Rędzińskim, moście, który jest największą tego typu konstrukcją w Polsce, jedną z największych w Europie i na świecie. Jesteśmy na moście i na inwestycji, która jest symbolem tego, że tutaj na Dolnym Śląsku udają się duże inwestycje rządowe, że udają się duże inwestycje samorządowe, że nam, Dolnoślązakom, warto pomagać, bo potrafimy też mocno pomóc. I panie prezydencie, korzystając z tej okazji, chciałem prosić pana o pomoc. Mamy tutaj świetnie rozbudowaną autostradę A4, która łączy nas ze wschodu na zachód. Za chwilę będziemy otwierać tę fantastyczną drogę S8, która połączy A4 z drogą na Warszawę. I mamy dwa wielkie marzenia. Chcielibyśmy jeszcze doczekać się drogi S3 i S5, które dadzą nam komunikację na osi północ-południe. A w imieniu samorządowców obiecuję, że o całą resztę bardzo mocno się zatroszczymy. Dobudujemy drogi wojewódzkie, które chcemy budować w ramach programu partnerstwa publiczno-prywatnego. Dobudujemy drogi powiatowe, drogi gminne, tak żeby Dolny Śląsk był regionem skomunikowanym na miarę Europy. Proszę Państwa, ja myślę, że dobrze jest mieć marzenia i jeszcze lepiej jest je realizować. Ale też ważne jest, żeby się cieszyć z tego, co dzisiaj jest dostępne i co może być źródłem satysfakcji dla wszystkich. Miałem okazję być w Świdnicy na spotkaniu z samorządowcami. Widać, że samorządy to naprawdę wielka siła, pozytywna siła działająca w naszym kraju w wyniku odważnej reformy samorządowej. Miałem okazję także spotkania i z ludźmi przedsiębiorczymi, którzy zmieniają naszą rzeczywistość. Dzisiaj patrzę nie ukrywam i z dumą, i z lekką zazdrością na tą wspaniałą inwestycję dokonywaną za pieniądze rządowe, budżetowe, bo widać, że skala i suma tych wszystkich przedsięwzięć składa się na postęp w zakresie modernizacji naszego kraju. Patrzę z lekką zazdrością, bo w Warszawie, aczkolwiek widać ogromny wysiłek i postęp, ale aż tak wielkich przedsięwzięć, które by zmieniały całkowicie system komunikacji wokół wielkiego miasta na razie jeszcze nie ma. To jest pieśń przyszłości. Więc oczywiście z największą przyjemnością zawsze będę starał się pomóc w zakresie nowych planów i realizacji związanych z unowocześnieniem systemu drożnego, szczególnie wtedy, jeśli wjedzie to do Poznania, gdzie miasta mojego rodzinnego, ale i w innych kierunkach również. Więc umówmy się co do tego, że będziemy dalej działali pewnie i tutaj ktoś z rządu się zjawi pewnie przy tej okazji. Widziałem po drodze stadion, który też robi wrażenie. Widać, że jest szansa na przeżycie takiego dobrej chwili, prawdopodobnie oddawania mniej więcej w tym samym czasie i stadionu, i tej wspaniałego mostu, wspaniałego fragmentu obwodnicy, który czynią ten fragment kraju właśnie na miarę naszych wspólnych marzeń. Dziękuję bardzo.